Cześć, dzisiaj zapraszam Was na pyszną wielkanocną babę. Choć nie tylko wielkanocną, możecie ją zrobić także przy innej okazji, a jest to baba o smaku tofi. Jestem pewna, że będzie Wam smakować. Tofi jest w środku, jak również na zewnątrz jako polewa. Musicie przygotować. Przygotowanie babki zaczynam od zrobienia tofi. Czy też, jak wolicie, kajmaku. Możecie wybrać oczywiście kajmak z puszki, ale możecie zrobić. I zobaczcie, jak szybko się robi. Na patelnię wsypuję cukier i podgrzewam, aż się roztopi i pojawią się bąbla. Całość będzie miała piękny, złocisty kolor. Wtedy do tego wlewam śmietanę, kremówkę 36%. Zostawiam do zagotowania, a następnie zdejmuję z ognia, zostawiam, by przystygło i do ciepłego dodaję czekoladę białą. To wszystko mieszam i już mam gotowe tofi. Teraz białka oddzielam od żółtek. Białko ubijam na sztywną pianę, do żółtek dodaję cukier i całość kręcę. Następnie dodaję do tego mąkę. Mąkę ziemniaczaną i znowu kręcę. Jak widzicie, ciasto jest w tym momencie bardzo, bardzo gęste, ale zupełnie się tym nie przejmujcie. Wlewam przestudzone tofi, ale może być nadal ciepłe. Jeżeli wybieracie masę z puszki, polecam Wam ją delikatnie podgrzać, będzie trochę bardziej płynna. Dodaję proszek do pieczenia i to wszystko mieszam. Następnie, na koniec, dodaję do tego pianę i na niskich obrotach wszystko łączę ze sobą. Teraz przekładam do formy, najlepiej formy na babkę i całość wstawiam do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i piekę około 30 do 35 minut w zależności od formy. Stanu pieczenia sprawdzam, wbijając do środka drewniany patyczek. Po wystudzeniu babę wyjmuję na paterę, wierzchu polewam podgrzanym tofi, a następnie posypuję migdałowymi płatkami. Babka jest pyszna, miękka w środku, nie za sucha, bardzo smaczna i na pewno przygotujecie ją bez problemu. Życzę Wam smacznego, a więcej przepisów znajdziecie na www.kotlet.tv.